Widziałeś, jak Marty Renty sprzedała swoją miłość za 250 tysięcy dolarów? Co ty pierdolisz, jaką swoją miłość? Marty Renty. O kurwa, ona jakąś piosenkę nagrała. Jaką miłość im swoją sprzedała? NFT sprzedała za 250 tysięcy, ale co? Tych, ale rozwin. Bez żadnych znaczeń wciąż zarabiam jak Ortega. Wciąż zarabiam jak Ortega. Mam wiele planów, które płyną w moich genach. Ale jaki Ortega, kurwa? Amancio Ortega, właściciel Inditexu, Zary, Pull&Bear itp., Hiszpan, piąta osoba najbogatsza na świecie? Czy jaki, kurwa, Ortega? Które płyną w moich genach. Ty masz mnie dosyć, bo za wiele w życiu przeszłam. Bo za wiele w życiu przeszłam. Dziś żadnych zmartwień, choćbym miała iść do piekła. Choćbym miała iść do piekła. Na dzisiaj luźny plan, bo wszystkiego mam dosyć. I tu ten czas się zapisze w historii film. Cieniu pan, pewnie wydam tych parę liczb. Nie potrzeba mi już nic. Bo mam w sobie bad girl, ciągle gonię sny, jak gdybym miała w sobie bestie. Nie chcę się zatrzymać, za mną wiele, a chcę więcej. Nie daję ich pensje na jedne wakacje, co ty możesz mi powiedzieć? Ja mam w sobie bad girl, a sny, jak gdybym miała w sobie bestie. Nie chcę się zatrzymać, za mną wiele, a chcę więcej. Wychylam kolejkę za tych wszystkich, co podali mi pomocną rękę. Czasem gubię trop, czasem też nie daję rady. Lecz od tego on mówi, po co tak się martwisz? Marci, to twój rok, za to stuknijmy te szklanki. Każdy z nas to No kotka. ogólnie w porównaniu do tej poprzedniej piosenki, co wydała, to ta piosenka ta jest 100 razy lepsza, tylko że jeśli pomnożymy kupę razy 100, to niekoniecznie 100 kup jest jakieś turbo imponujące, ale nie wiem, czy to nazwać progresem, czy chujem do dupy, nie? Nic no. Jak chcemy mieć sobie bestię, to nie zadzwonię do Jankiego. Kurwa, on by się wstydził penisa i pokazać. A Marta Rentel sprzedała NFT za ćwierć miliona dolarów. Mazur kontra Nitro. Czy radny powiatu mieleckiego poda Friza do prokuratury? Musk i reklamy z kosmosu. Czy Fagata... A Marta Rentel sprzedała NFT za ćwierć miliona dolarów. No to jest milion złotych. Prawie milion złotych w jedną nockę, tak więc no. Ile w tym jest w ogóle jakby marketingu i tak dalej, no to tego nie wiemy. Może się dowiemy, ale wydaje mi się, że ludzie będą węszyć. Bo to jest bardzo duża kwota. How to be millionaire in one night. No. Można tak powiedzieć. Lecimy już do kolejnego newsa. No ale to kurwa, no to chuja powiedzieli tak szczerze. Co to te NFT? Właśnie kurwa trzeba by było najpierw zrozumieć, co to jest te NFT. No ona to sprzedała za pośrednictwem Fanadajsa, wiem, bo od kurwa maila dostałem, ale myślałem, że coś więcej wiadomo. Co to kurwa jest? I can't believe it, Jed, but that someone just bought the love NFT of Marty Rent. Ja, tylko ja nie wiem, co to zawiera. I spoko, jest tu niby przelew, nie? Na to siano. Więc no. Nie wiedzą, kto to kupił. Co było do wygrania w tym NFT? Wyznaję stronę. Ok. Marty, Renty, strona. O, Antyweb. Instagramerka Marta Rentel dokonała czegoś niezwykłego. Za milion złotych dała radę sprzedać coś, czego definicji tak naprawdę nikt nie zna. Kapitalizm to piękny system gospodarczy, w którym wszystko ma swoją cenę i wszystko może zostać sprzedane. Kupione nie zawsze musi nawet istnieć. Ba, patrząc po tym, jak działa giełda, można pokusić się o stwierdzenie, że dziś wydaje się więcej pieniędzy na rzeczy, które nie istnieją w realnym świecie, niż na te, które istnieją. To, co chcę powiedzieć, to fakt, że nie powinno nas dziwić, że niektóre abstrakcyjne rzeczy kupowane są za abstrakcyjne duże kwoty. Żyjemy w świecie, w którym Chicken McNugget został sprzedany za 100 tysięcy dolarów, a kopia gry Mario za 442. Czy powinno nas więc dziwić, że ktoś sprzedał cyfrową miłość? Myślę, że nie. Problem polega na tym, że nikt, łącznie ze sprzedającą, nie
nie za bardzo jest w stanie wyjaśnić, co właściwie jest przedmiotem transakcji. Marta Rentel, z zawodu instagramerka pod pseudonimem Marti Renti. Jako że na Instagrama nie zaglądam, to jej istnienie dowiedziałem się dziś. Patrząc na to, co robiła, udział Fame Ma, Fame or Shame, czy tam TikTokerów, absolutnie nie dziwię się, że pozostawała dla mnie niezauważona. Teraz jednak zrobiła coś, co odbija się echem w technologicznym świecie, więc naturalnie przykuło też moją uwagę. Marta mianowicie sprzedała swoją cyfrową miłość, a właściwie token NFT niewymienny na nią. Kwota skromne 250 tysięcy dolarów, czyli prawie milion polskich złotych. I to jest transakcja. O ile wiem, co to NFT, w miarę rozumiem koncept miłości, to nie mam najmniejszego pojęcia, czym może być cyfrowa miłość. Co więcej, jestem prawie przekonany, że nikt do końca nie wie. Sama instagramerka mówi, że cyfrowa miłość w jakiś sposób bazuje na DNA, ale zarówno jej strona, jak i przesłana z tytułu transakcji informacja prasowa mówią na ten temat tyle, co nic. Gdybym miał posłużyć się cytatem z materiału, który spłynął na skrzynkę Antweb. Tworząc moją cyfrową miłość i inne emocje, nazywam tylko rzecz, która już istnieje. Miłość fizyczna, miłość platoniczna i miłość cyfrowa mogą być różne, ale każda z nich jest prawdziwa w taki sam sposób, jak... Tak szczerze, no jest tu... No to jest właśnie problem, kurwa, że NFT w założeniu są w porządku, jest to coś ciekawego, kurwa, ale przedstawione w sposób... Bo... W taki sposób, kurwa, dużo ludzi po prostu puknie się w głowę i powie, kurwa, ale są idioci na tym świecie. Nie zdziwiłbym się, gdyby to była akcja marketingowa, w której ktoś z jej otoczenia to kupił. Nie wiem, kurwa, co mam o tym sądzić. Tak szczerze mogę od was kupić, nie wiem, kurwa, zdjęcie cipy za 15 zł. Jak ktoś chce sobie dorobić, będzie krzyczał nitruś, jak będzie tam, wiesz... Kurwa, zawsze coś. Wyślę blika.